Mieszkamy, wie pan, w takim grupie osiedlowej, gdzie wszyscy ludzie to tylko za wzór mogą służyć jako sąsiedzi. Ponieważ znam ich od dzieciństwa i wszyscy się znamy, lubimy, kochamy, więc dlaczego mam ich nie lubić? Mam dobry kontakt z sąsiadami, często na przykład spotykamy się na jakąś kawę, herbatę. No czasami jak na przykład nie mogę czegoś odkręcić, to pukam do sąsiada, żeby to zrobił, bo siła moja nie starcza na to. Bardzo pasuje mi, mam takich dobrych, zaufanych sąsiadów. Ich habe sehr gute Nachbarn, wo ich meinen Schlüssel lassen kann und die auch, wenn ich weg will, meine Blumen gießen. Tak, jestem bardzo zadowolona, mam fajnych sąsiadów, ale też jestem fajna sąsiadka. Mamy zaufanie, mieszkamy tutaj, ja już przynajmniej mieszkam ponad 70 lat. Tych, co znam, nawet dostałem od nich ciasto, także w prezencie, także spoko. Tak, absolutnie, jak wyjeżdżam gdzieś w świat, to na dłużej, to zawsze melduję sąsiadom z vis-a-vis, bo jestem przekonana, że gdyby cokolwiek się działo, to sąsiedzi jako pierwsi zauważą, prawda? Tak, mam to szczęście, że znam tych ludzi od dziecka, więc ufam. Ja bym powiedział częściowo. No generalnie mogę ich zaprosić. No nie wiem, mogę poprosić popilnować dziecka przez tam parę godzin, jak mnie nie było. Ja na pewno mogę powiedzieć ze stuprocentową pewnością, że nie mam zaufania do sąsiadów. Jest to zaufanie, które pozwala mi czuć się bezpiecznie we własnym domu. Czasami powierza się opiekę nad psem. W takim sensie, że na przykład się wyjeżdża i na przykład, żeby właśnie dać psu pić, jeść. Jeżeli się wraca i widzi się, że jest szczęśliwy, najedzony, no to wiadomo, że można im zaufać.